Teraz w kolejnym filmiku chciałabym Wam pokazać moje przygotowania do nowego projektu. Na razie nie powiem Wam, co to takiego będzie, ale chcę Wam pokazać, bo dużo jest nowości. W części filmu też opowiem o zakupach na Shopee, o licytacji, aukcji na Allegro, co udało mi się upolować. No i takie moje ogólne wiosenne postanowienia. A więc tak, zaczynamy. W moim hafciarskim zeszycie zrobiłam sobie taką stronę o moich wiosennych planach. I są to takie plany jak dużo spacerować, dużo się uśmiechać, zrobić wielkanocne ozdoby. Ja będę robiła jajeczka właśnie od wtorku, czyli drugi, trzeci dzień wykonuję wzorki na jajeczka. Kolorowy wiosenny hafcik, czyli to jest ten mój nowy projekt, o którym później Wam powiem. I wiosna będzie dla mnie szczególnym czasem, szczególnie Wielkanoc i poniedziałek wielkanocny, gdyż moje dziecko będzie świętowało pierwsze urodziny. Czekam również na jej pierwszy ząbek i pierwsze kroczki. I wiosną będę testowała aplikację Sage. To będę robiła ten nowy projekt już w Sadze. Pierwszy raz będę haftowała muliną DMC. Kupiłam mulinę DMC. Skusiła mnie do tego Monika z kanału Rudy Stan Umysłu. Często z nią piszę i ona też mi właśnie pomaga, poleca. Ja od 15 lat haftuję tylko i wyłącznie muliną Ariadną, więc pokusiłam się i kupiłam sobie oryginalną mulinę DMC od pani Moniki Szkolnik. Ta mulina wygląda w taki sposób. Jest ona cięta ze szpuli, dlatego nie ma banderolek. I kosztuje w tej chwili 2,30 za motek, czyli jest trochę tańsza, bo widziałam też po 2,60 na Facebooku u jednej pani, ale już na Allegro po około 3 zł albo i nawet więcej ta mulina jest. Mam przygotowane, te mulinki są wszystkie do jednego projektu, więc są bardzo kolorowe, wiosenne. Podpowiem Wam tylko, że będę haftowała motyw zwierzęcy. Więcej nie podpowiem, bo będzie za łatwo. Jest to bardzo kolorowy hafcik i nie będę robiła tła, więc nie powinno mi to tak zająć bardzo dużo czasu. Ja lubię właśnie takie bardzo kolorowe obrazy, więc no bardzo mi się ten obraz od dawna już spodobał. Chciałam sobie kupić gotowy zestaw na AliExpress, ale zrezygnowałam, no i postanowiłam, że wyhaftuję go oryginalną muliną DMC. W tym obrazie jest, zaraz Wam powiem ile, 48 kolorów, tylko że w tym wzorze jest też wyhaftowane tło i wychodzi na to tło 14 motków, więc ja tła nie będę haftowała na biało, tym bardziej, że będę haftować na białym materiale. Mam 48 motków i jeden motek jest razy 2, czyli 49 motków. Ja sobie wzięłam jeszcze dodatkowo czarny, bo być może się pokuszę o kolosa, którego haftuje Ola na kanale Prosto z Serca. Kapturka z wilkiem, tą wersję taką ogromną. I prawdopodobnie też to będzie mulina DMC, ale jeszcze zobaczę, bo tam jest ponad 87 kolorów, więc jest tego dużo. I teraz tak, powiem Wam o tym, co udało mi się upolować na licytacji na Allegro. A mianowicie znalazłam aukcję dotyczącą 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sztuk muliny oryginalnej DMC z banderolkami. Ja w tej licytacji zapłaciłam za to
9,90 za 12 sztuk muliny z banderolkami, czyli no naprawdę okazja. Tu jeszcze mam mulinę cieniowaną. Tam było za 12 sztuk, no tu jest taki napoczęty motek, ale i tak się opłacało. No wiadomo, jeszcze przesyłka, ale i tak to wychodzi na plus. Jestem w ogóle w szoku, że mi się to udało. Pewnie to jest jakaś starsza wersja, ale po kolory powinny się zgadzać. Bardzo się cieszę, że mi się udało. Na pewno mi się to przyda. I tak, na Shopee kupiłam sobie też kilka rzeczy. Kupiłam sobie taki organizer. Być może będę go używała do nowego projektu. No to większość hafciarek z tego korzysta, więc ja sobie też chciałam spróbować, jak mi z tego będzie szło. Kupiłam sobie również igłę. Jeszcze tego nawet nie otwierałam, więc nie wiem. Są chyba różnych wymiarów i nawlekacze. I to też dałam za zakupy na Shopee z dwóch kont, bo jak kupimy, zakładamy konto, jak robimy zakupy za 20 zł, obcinają nam 15 zł, czyli płacimy 5. Więc ja założyłam sobie konto i z konta męża i za moje zakupy na Shopee zapłaciłam chyba 12 zł, a kupiłam igły, organizery, mulinę i jeszcze pisaki, ale pisaki do mnie nie dotarły. Mam jeszcze takie plastikowe organizery. I do tego mojego projektu nie będę nawijała muliny na bobinki, tylko potnę sobie na paseczki metrowej długości i sobie zaczepię właśnie na te organizery i być może ten drugi. Kupiłam sobie też chińską mulinę, za to mi wyszło około złotówkę. I akurat jeden kolor ma taki sam numer jak mulina DMC oryginalna, którą też kupiłam, czyli numer 666. Tutaj też jest 666. Powiem Wam, że aż tak tragicznie bardzo się nie różni ten kolor. Jest może troszeczkę jaśniejszy, ale dla upartego, nie wiem, czy tu kamera mi złapie ostrość. Moment. Teraz widzicie? Jak dla mnie to nie ma jakiejś bardzo drastycznej różnicy, a kupionych jest motków 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sztuk za nawet niecałe 2 zł. Teraz tak właśnie się zastanawiam, czy po prostu nie przejść na tą chińską mulinę. W dotyku no ta jest bardziej tępa, ta jest śliska. Ale te kolory no nie odbiegają zbytnio. Będę musiała sobie porównać jeszcze inne chińskie. Za te wszystkie motki do jednego obrazu dałam 128 zł z wysyłką. A gdybym kupiła chińską mulinę, to pewnie bym zapłaciła 1/4 tego. No ale chciałam wypróbować, jak to jest. No jest inna w dotyku, ale kolory aż tak bardzo się nie różnią, więc nie wiem. Może napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie, czy te kolory tak naprawdę odbiegają od tych właściwych, bo to już jak jest w obrazie po 100 motków, 150, no to naprawdę to jest duży wydatek. Zapłacić, nie wiem, 600 zł za same nici, a zapłacić 100, no to to jest różnica. Ale zobaczymy. No kupiłam to, zobaczymy jak mi wyjdzie. No wzorek nie jest jakiś taki piękny, że może wisieć wszędzie. No przedstawia motyw zwierzęcy. Ale no bardzo mi się spodobał. Każdy ma inny gust. Na razie Wam nie pokazuję. Zostało mi jeszcze przygotowanie materiału. Narysuję sobie kratki, wytnę. Mój obraz, teraz Wam powiem, tutaj mam wydrukowany, będzie miał 200 na 236 krzyżyków, czyli to jest
36 na 42,8 cm, tak mniej więcej. Więc nie jest on jakiś taki bardzo duży, dlatego wzięłam sobie mniejszy, żeby wypróbować. Tylko teraz jak zobaczyłam tą mulinę, no to naprawdę się zastanawiam. Czy nie lepiej by było sobie kupić po prostu tą chińską i haftować tą chińską. No naprawdę, bardzo się te kolory nie różnią. Nie wiem, jak wy uważacie? Wiem, że dużo dziewczyn właśnie woli tą oryginalną DMC. Ale jeżeli jest bardzo wielki obraz, no to jest troszeczkę tej różnicy, ale no to czy to jest aż tak dużo? Wiem, że jedna pani, która ostatnio wstawiała filmik z bukietem takim ładnym, pięknym, to ta pani haftuje nieoryginalnymi nićmi. I też ten obraz wyszedł pięknie. Pewnie jeszcze do tego filmiku dogram, jak mam przygotowaną, wyciętą kanwę i może zacznę haftować tam jakiś mniej mały element, żebyście od razu się nie domyślili, co to jest. No i wtedy zobaczę, jak będzie mi się haftowało tą muliną. No ciężko stwierdzić. Ja aż tak bardzo się nie znam, bo zawsze haftowałam Ariadną. Ale no nie widzę zbyt takiej dużej różnicy. Jeszcze zobaczę, bo teraz już jest... No i troszeczkę się różnią te kolory, ale zobaczę jeszcze w dzień, bo teraz jest już dosyć... Tym bardziej, że są pochmurne te ostatnie dwa dni. Jest już w 5:30. Więc no, zobaczę sobie w dzień jeszcze, bo teraz miałam chwilę, żeby sobie dograć. W międzyczasie jeszcze montuję film, bo skończyłam haftować dzieci i pewnie w piątek wrzucę, pokażę Wam. A ten będzie jako następny, któryś z kolei. Będę sobie szykowała tą kanwę. Czekam jeszcze na te pisaki chińskie z Shopee do rysowania na materiale. Na razie mam kupione zwykły pas materii, taki niebieski. Już sobie nim rysowałam linię i on mi się dobrze wspiera. Zimna woda i wszystko ładnie, pięknie schodzi. No więc tak, no podsumowanie to cieszę się, że mam mulinę za 10 zł, oryginalną DMC. Cieszę się, że kupiłam też oryginalną mulinę do obrazu, będę testowała, będę sprawdzała, jak mi to będzie się haftowało. To będzie moje dwa debiuty jednocześnie, czyli pierwszy raz będę haftowała DMC i pierwszy raz będę haftowała z aplikacji Saga, bo haftuję już z aplikacji, ale z Coricamo. Tam jest trochę inaczej niż w Sadze. Sagę już sobie trochę sprawdzałam, mniej więcej jak to wygląda. Jest fajne to, mam tu trochę pomazane, ale fajne to, że można sobie z Sagi wydrukować i wysłać na maila tą całą numerację. Ja próbowałam sobie to zamieniać na mulinę Ariadnę, ale te kolory już były takie drastycznie inne, że stwierdziłam, że to nie ma sensu, bo to no, nie wyglądałoby dobrze. Kiedyś w balonach też zamieniałam mulinę DMC na Ariadnę. Nie wyszedł obrazek źle, ale tutaj bym musiała się naprawdę namęczyć, nasztukować, żeby te kolory mi jednak pasowały. Nie jest to duży obraz, nie wiadomo jaki. No, można powiedzieć, że haftuję go tak na próbę, ale też mi się bardzo podoba. No i kupiłam tą DMC. No zobaczę, co z tego wyjdzie. No dobra, no to ja sobie szykuję materiał, rysuję kratki, być może jak będę u rodziców, to sobie obrzucę materiał na overlocku, żeby mi się nie pruł. I tu tak na spokojnie sobie będę zaczynała haftować, z tym, że najpierw zrobię kilka jajeczek, już mam wzorki
kilka wzorków wyhaftowane i też nagram film, więc tutaj tak dogrywam, dlatego że mam chwilę czasu i mogę to zrobić. Materiał i nici sobie schowam. Niech leżą, czekają i później może sobie odmierzę materiał i jak będę miała wycięte kratki, prawdopodobnie nie wycięte kratki, tylko narysowane kratki, przepraszam, to wtedy Wam jeszcze dogram jedną część. Prawdopodobnie będę haftowała na tamborku, bo jeszcze nie skończyłam, gdy budzi się wiosna. No ale zobaczymy. Najpierw wzorki na jajeczka, później filmik odnośnie takich wielkanocnych ozdób, a na samym końcu zacznę nowy start w tym roku. Może w tym roku uda mi się to skończyć. Mam jeszcze w planach zakupić wzór oryginalny od Lukasa. Mam już też wzór na sagę, ale to po tym obrazie wyhaftuję. No to do następnej części. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa! Chciałam się trochę dowiedzieć czegoś na temat tej chińskiej muliny. Pogrzebałam trochę w internecie i na YouTubie znalazłam filmiki pani Joanny Goławszewskiej. Jeżeli, mam nadzieję, że nie przekręciłam nazwiska, ale jeśli tak, to bardzo przepraszam. Pani Joanna na swoim kanale właśnie porównuje różne rodzaje nici, zamienników do DMC i prawdopodobnie i te nici są podróbką podróbek i są jakby najgorsze jakościowo. Ja te nici pewnie i tak wykorzystam. No kupiłam, bo no nie wiedziałam. Chciałam sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I pani Joanna też haftuje mulinami firmy SHS i kupuje je na AliExpress. Też sobie znalazłam je na AliExpress. Nie są one tak drogie jak DMC i są troszeczkę droższe od tych tutaj. Te mają tylko jedną banderolkę. Mulina SHS ma dwie banderolki i jest lepsza jakościowo. Te są takie bardzo mięciutkie, takie wiotkie. Kolorystycznie może odpowiadają mulinie DMC, bo się bardzo kolory nie różnią, ale jednak jakościowo są na pewno gorsze. Więc ja tak się wcześniej zastanawiałam, czy jednak nie użyć do mojego przyszłego kolosa, którego wyhaftuję kiedyś tam właśnie tych nici. Ale po obejrzeniu filmików pani Joanny raczej zdecyduję się na SHS mulinę. A pani Joanna cały czas wyszywa tymi nićmi i jej obrazy są naprawdę piękne, więc ja zaryzykuję. Na razie mam tą mulinę DMC, tą oryginalną, którą zakupiłam do mojego nowego projektu. I w następnym też te kolory niektóre się powtarzają, więc ja na pewno tą oryginalną wykorzystam. Ale już następne raczej będę kupowała te chińskie SHS z AliExpress. Ja Wam pod filmikiem dam też linki do kanału pani Joanny. Ona tam dużo lepiej opowiada o tej mulinie, ma większe doświadczenie. I będziecie chcieli, to możecie sobie też obejrzeć, bo wiadomo, mulina DMC jest dosyć droga, a jeżeli ktoś dużo haftuje tych obrazów, no to i są te obrazy duże, no to na pewno kupienie takich zestawów kolorów innych na AliExpress to dużo, dużo nam może, dużo możemy zaoszczędzić po prostu. A jakościowo obrazy będą wychodziły też dobrze. No dobra, no to tylko tyle chciałam dopowiedzieć na ten temat. Już wiem na pewno, że tych nici nie będę używała do dużych projektów, do jakichś może małych, jak będę haftowała bombki albo jajeczka, wzorki na jajeczka i bombki, no to wtedy mogę ją użyć albo do jakichś innych kartek, małych projekcików, a do dużych kolosów na pewno tych nici nie będę używała. No to do następnego
spotkanie. Witajcie. Przygotowałam sobie już materiał do nowego haftu. Mimo, że jest to kanwa 14CT, myślałam, że ten obraz będzie jakiś mniejszy, ale jednak jak rozrysowałam kratki, to jeszcze podniosę. Jak rozrysowałam te kratki, no to obrazek będzie jednak taki nawet spory. Jakoś tak sobie nie zdawałam z tego sprawy, ale on, motyw zwierzęcy będzie tak bardziej na środku, więc i tak tutaj pewnie zostanie dużo. Ja i tak mam trochę zapasu, zrobiłam sobie więcej. I zobaczymy, czy jeszcze będę robić. Już założyłam sobie tamborek, czy ja będę go haftować na tym tamborku. Pewnie sobie pozwijam, mam tu już nawet zaznaczone, od którego miejsca zacznę. Zobaczymy, jak to będzie szło. Tamborek mam największy, ten plastikowy. No jak sobie poskładam, pozwijam tą kanwę, to wtedy to będzie inaczej. I nie byłam u rodziców, u mamy, żeby sobie obrzucić, więc przy najbliższej okazji sobie obrzucę obrazek na overlocku. Na razie go tak zostawiam. Jeszcze nie wiem, kiedy zacznę haftować, ale tak już sobie przygotowałam. Chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Następnie mam też przygotowane nici. Ja je chyba 2 dni cięłam. Tak po 20 minut, 30 minut dziennie. Cięłam motki na około metrowe kawałeczki. Jak robię chińskie zestawy z AliExpress, no to właśnie mi się to spodobało, że ta mulina jest tak zorganizowana na takich organizerach, bo jakbym miała je na bobinkach i w pudełku, no to, to też trochę waży to pudełko i no ciężko to jakoś zapakować do torby, żeby to przewieźć. Więc tak sobie wykorzystałam organizery kupione na Shopee i na AliExpress i sobie te nici już założyłam, pocięłam. Fajnie to wygląda, są bardzo kolorowe. Lubię sobie tak je czesać, przejeżdżać ręką. No super one są. Zobaczymy, jak będzie się haftowało, bo to pierwszy raz będę robiła DMC. Są bardzo takie tępe w dotyku, szorstkie. No i zobaczymy. Ceny sobie ponaklejałam, papierki z cenami takie, żeby było mi wygodniej, takie sklepowe. I na pół sobie popisałam numerki, one się dobrze trzymają, więc na pewno mi nic nie odpadnie. Starałam się nawet po kolei te nici tutaj układać, tak jak mam w rozpisce, w razie jak mi się coś odklei, to wtedy i tak będę wiedziała, jaki to numer. No i tak to wygląda. Chciałabym Wam jeszcze pokazać takie metalowe pudełeczko, które sobie kupiłam w Kiku. One kosztowało 5 zł i w tym pudełeczku mam takie super malusie nożyczki, które się regulują. I w tym pudełeczku mi się mieszczą. Więc jak będę sobie zabierała haft, to pewnie w pudełeczko i mam takie super nożyczki, które mogę sobie zmniejszać, żeby mi się do tego pudełeczka zmieściły. Mam też magnesiki. Jak będę chciała sobie włożyć też igłę, to pewnie tutaj dam magnesik, żeby mi te igły trzymały. I one się tak super mieszczą. Fajnie, bo metalowe. I tak to wygląda. Mam gdzieś jeszcze przygotowane taką kosmetyczkę, tylko że o ją wyprałam. Kosmetyczkę taką, żebym mogła sobie chować pracę, bo nici na organizerach mi się do niej zmieszczą. Tam też wejdzie to metalowe pudełeczko na nożyczki i igły. Ale no na razie tak Wam pokazuję, co mam do tej pory.
Nie wiem jeszcze, kiedy zacznę haftować. Na razie jestem w trakcie robienia wzorków na jajeczka. I jak jestem sama w domu, to też haftuję, jak gdy budzi się wiosna. To tak mniej więcej godzinkę przeznaczam na ten haft. Czasem mi się uda zrobić 1%, czasami pół, zależy jakie mam obszary koloru. No nic, to jak zacznę haftować, może wyhaftuję trochę z tej z sagi. To Wam powiem, jak się haftuje z sagi. Na razie to sobie leży, czeka, ale cieszę się, że już mam to przygotowane. Zawsze korzystam z tych takich chwil, kiedy jestem sama, kiedy mogę sobie coś poorganizować, poukładać w tych moich niteczkach. To ja wracam do haftu, gdy budzi się wiosna. Jeżeli coś nagram, to dorzucę jeszcze do tego filmu początek haftowania. Myślę tak, żeby zacząć tak już na początku miesiąca, w kwietniu, to jeszcze do końca tego miesiąca sobie porobię wzorki i pohaftuję ten zaczęty obraz, a już ten zacznę już od 1 kwietnia, jeżeli mi się uda. No to do następnego, cześć! Cześć! Witajcie! Mamy dzisiaj 1 kwietnia, tak jak wspominałam, zaczęłam już nowy projekt. Jest już trochę późna pora, 18, ale z racji tego, mam chwilę, to nagrywam, pokażę Wam, co przygotowałam. Tak wyglądają moje organizery plastikowe. Do tego użyłam takich nalepek cenowych i podpisałam sobie numerki. To na pewno się nie odklei, dobrze się trzyma. Tych kolorów, jak już wcześniej mówiłam, właśnie nawinęłam, nie nawijałam sobie na bobinki, tylko właśnie na organizery. Trochę inny sposób, bo jak wyszywam z chińskich zestawów z AliExpress, to tak właśnie mam muliny nałożone i dobrze mi się wyszywa. Z tego względu postanowiłam sobie zrobić takie inne organizery niż na bobinkach. I tak to wygląda. Mam jeden motek, jeszcze nie nawinięty, i chciałabym Wam pokazać, jak ja to robię, żeby mulina mi się mocno nie plątała. Więc odwiązuję sobie ten supełek. Tak staram się, tutaj jeszcze mi się coś, żeby ona nie była splątana. Odczepiam sobie numerek. To jest numer 415. Zaraz sobie zapiszemy. I rozwijam delikatnie motek. W ten sposób. Tutaj łapię za końcówkę. I tak samo staram się rozwinąć w tym miejscu, żeby mi się to nie poplątało. Tutaj trzymam drugą ręką i tu po prostu sobie przetnę. Tutaj mam te dwa końce. Jeden, drugi. I po prostu sobie poprzecinam te pętelki. Wcześniej się męczyłam, rozwijałam wszystko, to mi się plątało. W końcu znalazłam sposób. Taki jedno pasemko, jak wyciągnę, będzie miało około 1 metra, czyli mam takich 8 pasemeczek. Tu i tu. I mam tak przecięte. Tak?
I teraz po prostu sobie nakładam na organizer. I tak robiłam wszystkie motki. I zapisuję. Czterysta piętnaście. Wszystkie motki mam tak nawinięte. Nauczyłam też się wyciągać pojedyncze pasemko, pojedynczą nitkę, bo haftuję dwiema nitkami, więc ja wyciągam sobie jedną niteczkę i nawlekam na igłę i wtedy mam od razu pętelkę i nie muszę się zastanawiać, jak zabezpieczyć nitkę, żeby mi się nie wysunęła, jak zaczynam pracę. I tak mam dwa pełne. I w trzecim mam tak. Nie chciałam zdradzać na początku, co będę haftować, ale być może już się domyślacie, co to jest. Ja i tak nie powiem, co to jest, co to będzie za wzór. Może domyślicie się sami, może nie. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda w sadze. Powiem Wam, że haftuje mi się całkiem fajnie. Najbardziej mnie cieszy właśnie to, że na końcu rzędu mam podaną ilość krzyżyków do zrobienia. Czyli tutaj mam małą żółtą dziesiąteczkę. Ja przybliżę. I tutaj jest w rzędzie 10 krzyżyków. Wezmę sobie tego pisaka. Fajne jest to, że mogę sobie za jednym pociągnięciem takim palca zaznaczyć więcej niż jeden krzyżyk, tak jak mam to w aplikacji od Coricamo. Tam muszę wszystko zaznaczać pojedynczo, a tutaj mogę sobie zaznaczyć więcej. I obecnie haftuję kolor 3042. Ja go tutaj sobie zaznaczyłam i on tylko mi się pokazuje, taki mocniejszy kolor. Jak odznaczę, to wtedy mam tutaj te wszystkie. Zaznaczone pokazują mi się na biało, które już wyhaftowałam elementy. Czyli tutaj te na biało są wyhaftowane. Jak to wygląda? Dzisiaj udało mi się zrobić 334 krzyżyki. Dzień się jeszcze nie skończył, więc pewnie jak zakończę nagrywanie, to jeszcze coś może zrobię i fajnie, że mi to pokazuje. Właściwie dzisiaj nie siedzę tylko nad tym haftem, bo jeszcze wcześniej, jak córeczka się bawiła, no to ja po prostu brałam sobie kanwę z nadrukiem, żebym nie musiała tego liczyć i sobie haftowałam coś innego. Tu nie chcę powiększać. Trzeba pamiętać, że żeby się przesuwać ze wzorem, trzeba używać dwóch palców. To jest takie trochę dziwne i czasami mi się niechcący zaznacza, jak zapomnę odznaczyć tego markera i wtedy zaznaczam jeszcze raz. Ja sobie wrócę do tego miejsca, do tego, które tutaj, którym tutaj jestem. No i tak to tutaj wygląda. Pokażę Wam bliżej. Już coś widać. Nie będę robiła tła, więc na pewno nie będę tak długo to haftowała. Tło jest białe, więc ja mam białą kanwę, więc bez sensu będzie haftować tło. No nie wiem, ja już widzę, co to jest. Pytałam się męża, czy on wie, co to jest. Nie pokazałam mu wzoru. No i powiedział, że nie wie, co to jest, więc może Wy też tak szybko nie odgadniecie. Nagrywam, póki mam mało, bo jak już zacznę robić trochę dalej, ja sobie chyba ten tamborek przesunę, bo tutaj już mi się nie mieści, a chciałabym tutaj w całości to zrobić. Używam też tutaj do trzymania kanwy takich żabek. One były kupione na AliExpress w różnych kolorach.
To mam 3, jeszcze do 4. I do innego projektu też użyłam. Ale jeszcze ten tamborek przesunę. O, to mi się magnes. Nawet mi się nożyczki do niego przyczepiły. Magnesik. Właśnie fajne jest to, że można sobie wyciągać te nitki. Ja może odnajdę ten kolor. To jest numer 3042. 3042. Pokażę, jak można łatwo tą niteczkę. 3042, czyli ten. Ja po prostu łapię i wyciągam. I super się to wyciąga. Nie muszę tego... Kiedyś właśnie wyciągałam, odwijałam ten cały motek i wyciągałam sobie jedną taką nić i ją rozdzielałam i wtedy wyciągałam to, co mi potrzeba. Jak haftowałam na przykład 3 nitkami, to na pół. No a teraz przyuważyłam gdzieś na YouTubie, na jakimś filmiku, że można właśnie tak pojedynczo wyciągać. No i spróbowałam i to fajnie idzie. Nic mi się nie plącze. Jest super. Jest super. No i tą nitkę sobie później użyję, bo będę za chwilę haftowała. Z sagi jak na razie jestem zadowolona. Lepiej mi się z niej robi niż z aplikacji Coricamo. Są tutaj lepsze opcje. Szczególnie te oznaczenia przy wierszach wzoru. To mi bardzo ułatwia pracę. No i to, że mogę zaznaczyć większą ilość wyhaftowaną praktycznie za jednym pociągnięciem. Wiadomo, powiększać, zmniejszać. No i przesuwać, do przesuwania używam 2 palców. Mój obraz będzie miał 200 na 236 krzyżyków, tylko wiadomo, nie robię tła, no to inaczej będzie wychodziło i haftuję na 14 i mam do wyhaftowania 47 kolorów, pomijając ten biały. Wzoru Wam na razie nie pokażę, co to będzie. Jeżeli się domyślacie, to piszcie w komentarzach, co to może być. A jeżeli nie, no to pewnie w kolejnym filmie, jak już będę miała więcej wyhaftowane, to pokażę postępy. Na razie to tylko przygotowania, no i plus ten początek. Kanwę sobie obrzuciłam na overlocku, bo miałam taką możliwość, byłam u rodziców, więc szybko sobie to obrzuciłam. Nie chciało mi się ręcznie tego robić. Nałożyłam na tamborek i zaczęłam. Może jeszcze mi trochę przybędzie z tych krzyżyków dzisiaj. Nie wiem, kiedy filmik opublikuję, może w przyszłym, może za 2 tygodnie dopiero. Zobaczę, jak to będzie z czasem. Jeszcze muszę go tutaj podrasować. I jak na razie to na tyle. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie komentarze. Jeżeli wiecie, co to jest, możecie napisać, ja się nie obrażę. No i cóż, to do następnego. Cześć!